Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest godzina 11:30, ja dopiero wstałam. I wcale tego nie widać. Owszem, skończyłam pisać matury, mam wakacje. Psst, powiedz słońce. I nagrywam vloga w kucyku, bo życie jest za krótkie, żeby przejmować się włosami. Zapamiętajcie to. Mówią, że matura to egzamin dojrzałości, więc po powrocie zaczęłam oglądać bajki, żeby mnie przypadkiem nie dopadła. To brzmi jak poważna choroba. Muszę wam powiedzieć, że z maturą to jest trochę jak z miłością. Wcale o niej myślisz. Jedno niewłaściwe słowo może wszystko zepsuć i jeśli skończyłeś szybko, to wcale nie znaczy, że było dobrze. Poświęćmy chwilę na docenienie tego żartu. Śnisz o niej. Naprawdę śniła mi się matura z języka polskiego. Śniło mi się, że będą na niej bajki Ignacego Krasickiego i o dziwo to się nie sprawdziło. Może to i dobrze, ale to oznacza, że nie mam snów proroczych, a to natomiast oznacza, że nigdy nie będę mogła jeść i nie tyć. Znaczy, wciąż będę jeść, ale będę tyć. Warto. Nie zdam matury ustnej z polskiego. A potem cholera jedna wraca z matury i dostaje sobie oczy. Tak było. Ale tylko dlatego, że spędziłam z tym polskim długie godziny, kuwając cechy epok, czytając wiersze, powtórzając lektury. Powiedzmy, że to chociaż trochę rekompensuje mi ten czas. Wiecie, ile w zamian komiksów mogłam narysować? Ile vlogów nakręcić? Ile posadzić drzew? Świat byłby lepszym miejscem, gdyby nie było matury. A już na pewno oddychałoby nam się lepiej, bo byłoby na nim więcej drzew. I nie musielibyśmy przejmować się losem planety, gdyby kiedyś przycisnęło nas i chcielibyśmy oberwać większą ilość papieru toaletowego. Jak dla mnie to brzmi jak bardzo dobry argument za pozbyciem się matury. Przepraszam, czy podpisał pan moją petycję? Próbne matury natomiast to niezła ściema, zapamiętajcie to i nie sugerujcie się wynikiem. Po pierwsze, dlatego, że matematyka była łatwiejsza, a po drugie, dlatego, że angielski był trudniejszy. Czekamy na maturę rozszerzoną z języka angielskiego. Sielankowe nastroje. Tam ktoś się uśmiecha. Tam pola malowane zbożem rozmaitym. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy. Wiecie, standardowo wszyscy mają angielski gdzieś. Bo to angielski, tak? 90% łatwą ręką. Te. Po wyjściu z sal dzięcielina już nie pałała. Moje odczucia po tej maturze to fakt, że podstawowa matematyka była łatwiejsza od podstawowego angielskiego. Tak, aż mi od tych żartów ręce wyschły. Najzabawniejszy w tym wszystkim jest fakt, że jednak mówię lepiej po polsku niż po angielsku. Na maturze ustnej z języka angielskiego odjęto mi jeden punkt. Osobiście uważam, że to mogło być za twarz. Życie. Matury były stresującym przeżyciem, choć jak teraz sobie o tym myślę, to po co mi one? Przecież ja nawet nie wiem, gdzie chcę studiować. Mówiłam już, jak bardzo nie potrafię w życie. Przed maturą ustną z języka polskiego byłam gotowa zejść na zawał. Moi rodzice stale wymyślali jakieś rzeczy, żebym tylko nie siedziała w książkach. Ola, chodź tu grill. Ola, chodź tu, znowu jest grill. I nie obchodzi nas to, że przed chwilą był. Z grillem się nie dyskutuje, grille się kocha. No, to ten. Tak bardzo się cieszę, że mogę do was wrócić. Myślę, że trzeba walnąć jakieś nowe Q&A. Wiecie, co to oznacza? Oczywiście, że wiecie, co to oznacza. Zostawiajcie swoje pytania w komentarzach pod filmami. Może być tutaj, może być wszędzie. Widzę wszystko. Pamiętajcie, żeby obczaić nowy sklep i nowe koszulki. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Pamiętajcie, żeby odwiedzić wszystkie moje inne strony. I pamiętajcie, że was kocham. Teraz wszyscy robią takie jedno. O, do zobaczenia niebawem.